Nie mamy czasu, bo bateria w naszej kamerze się delikatnie rozładowuje. Więc bez zbędnych ceregieli zapraszamy Państwa na wybór piątki tygodnia w Lecu. Na czas topie. Szybko, bo zaraz się zaczyna T1 z Genji, taka jest prawda. To też jest fakt, to też jest fakt. Tutaj mam przygotowany ekranik, tu sobie leci LCK i będziemy obserwowali, czy Chovy zaliczy dobry debiut. No dobra, no to szybko, co? Na topie Jankos, w dżungli Jankos, na midzie Jankos, no na bocie Jankos i na supporcie Jankos. Nie, na midzie freskowy. A, na midzie freskowy, na bocie Jankos i na supporcie Trymbi. Dzięki za uwagę, słyszymy się w następnym odcinku. Tak, to narka. Dzisiaj mamy dla was powrót starego programu, czyli piątki tygodnia Leca. Tak. Tym razem jest to piątka, którą sporządzamy razem z partnerem naszego kanału, tak, czyli jest. Z Alior Bankiem. Już niedługo będziecie mogli w naszym studiu zobaczyć piękne logo Aliora, my będziemy pić z pięknych kubków Aliora. Ja powiem więcej. Jeżeli nasza współpraca z Aliorem będzie się zacieśniać, to niedługo w tym studiu, tak jak w banku, będziecie mogli złożyć wasze pieniądze w pewnym depozycie. Problem jest taki, że możliwe, że w przeciwieństwie do siedziby... widz już przyszedł. Tak, tutaj to już mamy właśnie depozyt od pierwszego widza. Tutaj troszeczkę renty od babci zostało wpłacone. Tak, i tak, dziszoki, wszystko... zobacz. To wszystko realna kasa, także jak widzicie, jest ona tutaj bezpieczna. Zachęcamy was więc do wizyt. Póki jeszcze są. I przekazaniu wam, nam, waszych pieniędzy. Oszczędności. Tak, a my nie będziemy oszczędzali na opiniach i wspólnie z wami wybraliśmy piątkę najlepszych zawodników Leca. Jeżeli oglądaliście nasz kanał w zeszłym roku, to pewnie wiecie, że mieliśmy głosowania w ankietach na naszym profilu na Twitterze, na który, czy na X-ie, na który zapraszamy, no i tam możecie oddać głos w ankiecie i no, wpłynąć na formowanie waszej piątki tygodnia Leca. My mamy też zawsze alternatywną, swoją przygotowaną. Głosy zazwyczaj trochę się różnią, bo kiedy w ankiecie do wyboru dostępny jest Polak, zazwyczaj wygrywa w głosowaniu publiczności. A jak Freskowy się trzyma? Freskowy nieźle się trzyma. Freskowy się nieźle trzyma, ale przegrywa. To jeszcze, wiesz, ludzie nie do końca może wiedzą, że to jest Polak. Tak jak kiedyś to ustaliliśmy, nie ma chociażby jednej żywej duszy, która kibicowałaby Freskowem. Prawda. Poza redaktorem Rafikowym. Dobrze, no to Górna Alejka, od tego zaczniemy. Chyba możemy zaprosić na premierę, co? Na premierę czego? No, premierę tej piątki tygodnia. Zapraszamy na premierę. Uwaga, oto kandydaci, którzy znaleźli się w gronie nominowanych. Irrelevant, Broken Blade i Adam. Słówko komentarza na temat tej trójki. Piszecie gdzieś tam w komentarzach, że gdzie Oskarinin. Właśnie, od razu będę sprawdzał wszystko, co tu piszecie. I ja powiem tak, bardzo ciężko było wybrać, szczególnie wydaje mi się na topie i w dżungli, najlepszych zawodników, bo choć no, dla mnie dosyć jasne było, kto był najlepszym graczem na tych rolach, no to jeżeli mówimy o tych trzech nominacjach, to trzech najlepszych trudno było mi wskazać, bo Irrelevant, no to mówię z bomby, Broken Blade też raczej z dużym przekonaniem, ale potem co? No, finalnie postawiliśmy na Adama, ale myślę, że gdyby ktoś chciał tam wrzucić Wundera, albo chciał tam wrzucić Oskarinina, no to tak naprawdę miałby ku temu pewne argumenty. Tak, no zdecydowanie. W ogóle w tym tygodniu mieliśmy przy prawie każdej pozycji takie lekkie zastanowienia. Top chyba najbardziej, bo to jest trochę też tak, że Broken Blade nie zagrał jakiegoś fantastycznego tygodnia jak na Broken Blade'a, nie? Tak, ale... No ale on po było prostu... Było dobrze wystarczająco. No tak, on po prostu ma zawsze podobny poziom. Trochę tak jest z Adamem też, bo to nie jest tak, że to był jakiś wyśmienity tydzień od Adama, no ale był Adamem, tak. co w wielu przypadkach dało zwycięstwo. Nie no, Play Garena na nasz orzek, tak. Gdzie zmasatował Patryka, dosłownie pozwolił BDS wygrać mecz. No a potem ten Sion na Vitality też był całkiem solidny, więc no ja się nie przyczepiam za bardzo do niego. No ale powiedzmy sobie szczerze, to byłoby wielkie wybieranie zawodnika, który będzie w tej ankiecie i tak przegra z Irrelevantem, który zarówno naszym, jak i waszym zdaniem w tej piątce się znajduje jako najlepszy top laner. Tak jest. Super występy, Mega Jax. Ogólnie wobec Irrelevanta było trochę hype'u przed startem tego sezonu, no ale ja miałem trochę obawy, czy to znowu nie będzie tak, że na tej linii to różnie, teamfighty spoko, ale że wciąż będzie średnio. Tymczasem okazuje się, że ziomek sam potrafi skierować swój teamek, zachowuje swoje mocne strony cały czas, jak i całe SK Gaming, więc ja daję tutaj duży plus. Ludzie piszą, że jesteśmy uprzedzeni względem graczy z Karmin Corp. Nie wsadziliśmy w taką ankietę żadnego z S-tierowych graczy.
lecowych. I tutaj kolega prawdziwy twierdzi, że prawdziwy 4 twierdzi, że jest to żenada. Jest to żenada. Tu zostaliśmy nazwani ale musieliśmy. Braciami w Chrystusie. Nie wiem do końca o co chodzi. Ale musieliśmy to zrobić, bo gdybyśmy umieścili tutaj graczy Carmine Corp nosy francuskich fanów, zwiodłyby ich na manowce polskiej sceny i myślę, że nasza ankieta byłaby delikatnie zakrzywiona i mimo naszej straszliwej niechęci musielibyśmy wszystkich zawodników Carmine Corp w tej piątce tygodnia umieścić, nawet gdyby nawet biorąc pod uwagę fakt, że nie wygrali oni jeszcze żadnego meczu w Lecu. A może? No. A może powinniśmy od następnej rankiety robić tak, że są trzy pierwsze, a czwarty jest zawsze zawodnik Carmine Corp. Co ty na to? To jest niezły będziemy pomysł. Sprawdzać, co się będzie działo. Ale to jest tak jak w zeszłym roku. Pamiętam, że do top lanerów nie, inaczej było. Były wszystkie kategorie i na końcu była jeszcze osobna kategoria, najlepszy Evi tygodnia. Evi, tak. I były trzy opcje, w każdej Evi był inaczej pisany. No i tam Evi też nie zawsze wygrywał. Ale oni szli równo. Tak. Ten Evi capslockiem bardzo, tak, bardzo lubiany. Ten klasyczny zapis był drugi w rankingu popularności. No, jak widać, lubicie duże litery. Dżungla. Idziemy do dżungli. Tak jest. Miejska dżungla. Dave wybiera kumpla i z jakich kumpli będziemy tu wybierali? Izma, Elioja, Jankos. Powinniśmy powiedzieć, że naszym największym kumplem jest oczywiście Marcin Jankowski. No tak, tylko że on nie wie o naszym istnieniu. A może kiedyś usłyszał. Tak w sumie robiłem z nim wywiad podczas turnieju Arena 2 Fodder. Na przykład. Tylko że on w tamtym czasie, kiedy wywiad trwał, on grał sobie kolejną arenkę. Bardzo mi miło było, jak się zapytał, gdzie jest Dave, naprawdę. Nie, chodzi też o to, że oprócz nas, to na tym kanale najczęściej właśnie Marcin Jankowski się jeszcze pojawia. To prawda. To jest prawda, no. Co tu dużo gadać. Najlepsi dżunglerzy do wyboru według nas Isma, Elioja oraz Jankos. Jankos dlatego, że jest Polakiem. Daliśmy go trochę, żeby was zagrzać do załączania waszych głosów. Nie no, dobry miał tydzień. Ale dobry miał tydzień. Jakby wyłączając pierwszą grę, no to było bardzo git. Może nie tak, wiecie, widowiskowo, że wskoczył, tu sflasował, nie wiem, Lisin, RK, Insek, ręce w górę. Ale to były solidne performensy. Oprócz tego Izma, który tak jak całe SK, no zespoileruję już teraz, ale w każdej kategorii znalazł się zawodnik SK Gaming. Zasłużenie. Nikogo to nie dziwi, biorąc pod uwagę, że to jedyna ekipa, która jeszcze nie przegrała meczu i to wygrywała te gry w naprawdę przekonującym stylu. Tak. No i trzecim leśnikiem znalazł, którego tutaj uwzględniliśmy, to Elioja i Jungler Madlands. I my stwierdziliśmy, że to właśnie on najbardziej nam się podobał w tym tygodniu. Tak. Wam najbardziej podoba się, ku zaskoczeniu wszystkich, Marcin Jankowski. Zgarniając, no taką, może nie bardzo pokaźną, ale zaraz, jednak solidną zobaczę. Przewagę. To jest 40% głosów. 40% głosów za Marcinem Jankowskim. I w porządku, Elioja przegrywa z Izmą również. Tak, więc zazwyczaj jest tak, że nasze właśnie... Wiesz, i tak nas trochę ratuje, bo jakby najpierw był odcinek, a potem głosowanie, to Irrelevant też by przegrał. Pewnie bo my się na pewno zagłosowali na kolejnego. Na złość redakcji zagłosuje przeciw sobie. Tak. Dokładnie, w ten sposób. No więc jak na razie mamy jeden punkt zgody i zgadzamy się na topie. Nie zgadzamy się w lesie, no bo tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, no według nas to jest Elioja, waszym zdaniem jest to Jankos. No i spoko, no. Prawda jest taka, że każdy z tych junglerów akurat miał... Każdy zasłużył na dobrą sprawę. Gdzieś tam jakiś temacik, do którego można się leciutko przyczepić, może najmniej do Izmy, ale z drugiej strony... No chyba od Jankosa i Elioi czuliśmy większy taki wpływ indywidualny. Tak, właśnie o to chodzi. Bo ogólnie to wyciąga ich wyżej. Ja jestem fanem i dlatego ja nie jestem najlepszy ani w tier listach, ani w właśnie takich piątkach i tak dalej, bo moim zdaniem tutaj powinien być cały skład SK i jechać dalej do domu, nie? No bo grali najlepiej, najmniej błędów popełniali, powiedzmy i tak dalej. Ale trochę przypomina mi twój proces decyzyjny to, co się dzieje w Korei pod kątem wybierania najlepszej drużyny. Tak, tak jest. Co roku to jest bardzo śmieszne, bo tam osoby głosujące są Koreańczykami i tam generalnie jest dużo szacunku do tych, którzy wygrywają, więc zazwyczaj najlepsza piątka danego sezonu, która, żeby było zabawnie, robiona jest nie po całym sezonie, tylko po regularze, to prawie zawsze jest pięciu zawodników drużyny, która zajęła pierwsze miejsce.
ewentualnie czasem jednego gościa tam wymienić, no bo ktoś no wygląda wybitnie. Tak. I na przykład w zeszłym roku to było Katie Roster na lato, które potem zajęło trzecie miejsce, tak. No i chyba to nie była jednak najlepsza piątka no nie, tamtego sezonu. Ale rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Też mam podobne podejście. Akurat z tym Katie Roster to chyba bym tam kogoś poszukał jeszcze no. Wtedy. Ale tutaj, w tym tygodniu, gdybyśmy dali samą piątkę SK, to nikt by się nie mógł przyczepić. To prawda, no. Przyczepmy się teraz do Alei Środkowej, gdzie tak. Nominacje wędrują do freskowego. Wcale się nie przyczepimy. Humanoida i niskiego. No i tutaj ku naszemu zdziwieniu jednak uważacie tak samo jak my. No właśnie, zdziwieni jesteśmy. No ale to dobrze, Piotruś, powiedziałeś. Pewnie jeszcze nie wiedzą, że freskowy jest Polakiem. Tak, tak. Jeszcze kilka tygodni od razu i się powiemy. Zacznie. Freskowy jest krwi polskiej. Niski naszym zdaniem w zasadzie trzy dobre gry. A też musimy powiedzieć sobie jedną rzecz. No za to, że musiał oglądać występy jednego z zawodników na Gragasie w nie swoim spotkaniu, wydaje mi się, że dla takiego konesera Gragasa to powinny być punkty dodatnie. Tak, tak. No, zarówno u Freskowego i Humanoida znajdziemy po jednej gorszej grze. Tak jak zaznaczyłeś, gra Gragasem trochę eliminuje szansę Freskowego, żeby tutaj wygrać. W no momencie, tak, w którym Niski tak gra trzy bardzo równe performance. Dałbym tak, go, gdyby nie ten Gragas. No. No i Humanoid też, ta ostatnia gra, zresztą też na Niskiego, trochę go stąd eliminuje, więc co zabawne, Niski wygrał na obu tych panów, którzy są nominowani poza nim, więc kudos dla niego, wielkie gratulacje. A więc Niski uzupełnia naszą piątkę. Przesuwamy się na Aleję Dolną, no i panie i panowie, mamy tutaj po raz kolejny trzy wybory. Wiem, że jesteście w szoku, ale pozwolicie, że wam je przedstawię. Exakik, Supa i Noach. No i o ile Exakik, Supa wydawało mi się to być takim autoplayem, o tyle miałem wątpliwość co do trzeciego AD Carry. No tak, no bo dużo było takich strzelców, których moglibyśmy tu wstawić. Gdybyśmy tu postawili Flakeda, pewnie nikt z was by złego słowa o tym nie powiedział. Jakbyśmy postawili Ice'a, pewnie byście się zdziwili, ale myślę, że to też byłby ale zawodnik, który zasłużył był na to. Całkiem niezły, nawet to takie pierwsze spotkanie, gdzie on grał Kalistą, no. Też było nie najgorsze, tak szczerze, tam potem się zaczęły różne rzeczy dziać, ale do pewnego momentu grał nieźle, szczególnie ten początek był dobry. Fajnie to wyglądało. Nie pamiętam, z czym ta Kalista grała, ale to był jakiś taki dziki duet, chyba z Pajkiem. Na pewno? A może z jakąś Rel? Ice z Labrowym grali właśnie Kalistę z Pajkiem, no i no i był to mocno dziki duet, ale to na początku wyglądało całkiem przyzwoicie. Więc Ice też mógłby się tu znaleźć, ale naszym zdaniem jednak tutaj, co ciekawe, nie zgadzamy się z wami. No. Bo wy wyznaczyliście tutaj Supę, pewnie trochę za Pentakilla, który się wydarzył. Tak, tak, na KC, to jest, wiesz... wiekopomny to jest taki moment. Husaria type beat, nie? Wiesz, o co chodzi? Bo Husaria... Jeżeli chodzi o kwestie historyczne, mogę być w błędzie, bo historię to bardzo dawno możliwe, że miałem, jesteś, tak. Ale z tego co pamiętam, to Husaria była oddziałem, który wjeżdżał generalnie na koniec. Że wiesz, już tam bitwa i Husaria na końcu wjeżdża i daje jakby stąpa, tak przypieczętowuje, co tutaj się wydarzyło. No, ale jakby podczas, powiedzmy, tego kluczowego etapu bitwy, początku, w early game Husarii nie było, tak? Ktoś tam snowballował, ktoś tam zaczynał toczyć kule z ludzi, poległych na polu chwały, ta Husaria potem dopychała po prostu. Dopchał kule z ludzi. No na pewno nie Husaria, bo ich tam nie było. No tak. No i widzisz, i tam właśnie taką Husarią dla mnie jest trochę Supa, nie? Że było tak różnie wcześniej, ale przed Pente dał, no to wszyscy, o Boże, jak ja kocham Husarię, jak ja kocham Supę. Ale jak siedzi redaktor grafikowy, jak piórka obrósł. Teraz padło mi do głowy takie proste przemyślenie, które chyba będzie musiało unieważnić całe to głosowanie. Patrzę na to, ile głosów oddanych jest w konkretnej ankiecie. Na ten moment 125 głosów na top lanerów, 124 głosy na junglerów, 126 głosów na środkowych, ale na AD Carry jest głosów 127. Podejrzany wzrost aktywności akurat pod głosowaniem z AD Carry sugeruje mi zaangażowanie tak zwanych botów. Robotów mających na celu popularyzację Supy i za tym wszystkim musi stać jedyny fan tego zawodnika w całym wszechświecie, czyli redaktor Rafikowy, Dominik Erdman.
I... Czy to jest polskie nazwisko? No nie, no nie. No. Działa on na szkodę tej listy, naszej redakcji. Tak. I z tego miejsca musimy chyba wasze głosowanie unieważnić. Unieważnić. Z tego też powodu najlepszy madykery tego tygodnia zostaje egzaki. Dokładnie, a nie super. I co łyso mam teraz? I po co botowaliście głosowanie? Po co to zrobiliście? Jak Mariusz Kamiński w Sejmie. Nic mnie umknie sprzed nosa. Widzę wzrosty podejrzane, tak? Jeden głos więcej. To nie podoba mi się to. Aha! Proszę bardzo. I podrosło nagle. 134 już są głosy. Grafikowy gdzieś tu jest? Nie, on założył machinę i po prostu, wiesz... Podsłuchuje. No, podsłuchuje. Więc Rafikowy, dokończ ten rebus. Nie podsłu. Tak jest. I to końcówka to jest no. I tak dalej. To jest twoje zachowanie. Jesteś... I już. Dobrze, więc naszym zdaniem jest to egzakik. Supa też byłby tutaj sprawiedliwym wyborem. Na pewno... Nieważne, kogo byśmy tutaj dali do tego głosowania, nie byłby to ani Flakiet najlepszej dikery tygodnia, ani Noah, ani nikt inny, więc bez głupich pomysłów tutaj. Egzakik chyba zagrał najrówniej, może bez jakichś takich, wiecie, momentów właśnie bardzo wybijających go ponad taką ligową... No przeciętność to troszeczkę ujmująco brzmi, no ale wiecie o co chodzi, no Pentakilla nie strzelił, Supa to zrobił, ale z drugiej strony, jeżeli patrzymy sobie na czy to kill participation, czy w ogóle uczestnictwo w eliminacjach, czy ilość desek, no to znacznie lepiej liczbowo wygląda egzakik w tym tygodniu. Tak, no i też trzeba powiedzieć, że tak przechodząc zaraz do wspierających, no to ogólnie to był najlepszy botlane tego tygodnia, tak po prostu. No zdaniem naszych widzów nie jest tak. Nie jest tak, bo zdaniem naszych widzów najlepszym botlane'em byłby Supa z Kaiserem. Tak, bo oprócz Kaisera nominowany został jeszcze Dos i Jun. Kaiser na ten moment przy włączeniu machiny botującej od Rafikowego zgarnął 42%. Ale teraz musimy wam powiedzieć, że przed tym odcinkiem kminiliśmy, czy nie powinniśmy dać Kaisera, tak, ogólnie tak. Rzecz biorąc. Wiemy, dlaczego głosujecie na Kaisera, też nam bardzo się podobały te gry na bardzie. Niezbyt podobała nam się gra na nami. Przecież ludzie nie głosują na Kaisera, bo tak, tylko dlatego, że tak świetnie zagrał bardem. A czemu? Głosują tak dlatego, że z tym jest Jankosem, mówię to zupełnie szczerze, że jak zagrał dobrego barda, to tym bardziej zostanie on doceniony, kiedy gra on w drużynie z Jankosem. I jestem przekonany, że tak jest, i że ludzie nawet nie pamiętają, czym w ogóle grał DOS. No może tak być. No. Ja tak być, jakoś zapomniałem o tym. A dobrze, no, no, tutaj no. No dobra, to zmieniam jednak zdanie. W takim razie wasza opinia w ogóle mnie nie interesuje. Nie no, dobre były te dwie gry Kaisera na bardzie, no co tu dużo gadać. Dobre ale były, ta gra na nami, no to do zapomnienia. Tak, no a DOS nie miał w sumie żadnej słabej gry. No nie miał, nie? Właśnie. I dlatego tak całokształtem uznaliśmy, że Exakick DOS po prostu jest najlepszym botem tego tygodnia. No i też same wyniki o tym mówią, no bo jednak są jedyną drużyną, która zrobiła 3-0. Tak, ale jak jeżeli zagłosowałeś, widzu kochany, na Kaisera, to nie płacz, bo też się nad tym zastanawialiśmy, więc jakby tak. Jesteś też, mimo tego, że Dave strasznie nawyzywał, poniekąd jesteś też w naszym obozie. Karol 28632635710 19 minut temu napisał, ja bym na Hillisanga chciał oddać swój głos. No to panie Karolu, proszę, ja oddać. Doceniam pańskie chęci, natomiast obawiam się, że występy pana zdrawecca Gabołowa, bo tak bodajże się ten kolega nazywa, trochę mogą uniemożliwić mu występy w naszych ankietach, jeżeli tak to będzie dalej trwało. Szczególnie, że Hillisang prawdopodobnie będzie miał okazję do występu jedynie w trzech plebiscytach, bo po trzech tygodniach zakończy się przygoda Teamu Vitality w Lecu. Zdrawec Iliew Galabow. Galabow. No. A więc no tak. Czy nie Gabalow? 28 lat. Starczy. Wystarczy. Niech pan sobie chce oddać głos na kogo tam się podoba, natomiast fakty muszą pozostać tutaj obiektywne. Nietknięte. Tak. A fakty głosimy my. W międzyczasie, jeszcze tak na sam koniec, myślę, że dobrze będzie, jak w te drugie odcinki lecowe będziemy tak troszeczkę przybliżać to, co się wydarzy. Ale tak bardziej odpowiadać będziemy co tydzień na pytanie, jak myślisz, jak to się wszystko ułoży, patrząc na tabelę aktualną, co się pozmienia, a co nie. Okej. Okay. O, tak mnie złapałeś tutaj od razu na gorącą opinię, to by trzeba przejrzeć wszystkie mecze. Ja uważam, że drugi tydzień może być wzrostem Karmin Corp, no. Grają na łatwiejszych przeciwników, grają na Vitality, na Giant X, grają też na Heretics. Myślę, że powinni być w stanie wywieźć
przy dobrych wiatrach 2 punkty z tego tygodnia, więc myślę, że mogą w końcu się oderwać od dna. Podejrzewam, że kolejny tydzień będzie tygodniem, w którym Vitality rozstrzygnie się, jaka to jest drużyna, bo jeżeli tak. Ten tydzień będzie słaby, a kalendarz może nie jest najtrudniejszy, ale najłatwiejszy też nie, bo to w końcu Rogue, KC. A czego ja mam czapeczkę? No widzę, jest też G2, więc jeżeli z tego tygodnia nie wychodzą chociażby z 2 punktami, no to moim zdaniem to automatycznie oznacza pożegnanie się z tym sezonem. No tak, ale tak mam takie przeświadczenie, że to wyjdzie dużo lepsza drużyna niż w tym pierwszym tygodniu, to Vitality. Tak, za dużo jest tam jakości, kurczę. Ja nie wierzę w to, że to tak beznadziejnie będzie wyglądało. No, no. Też chciałbym w to wierzyć, ale no szczerze mówiąc, no już nie kilka wiem, razy czy, nas oszukali. No. Nie wiem, czy wiele argumentów było co do tego. Nie. Dalej, uważam, że SK dalej będzie kontynuowało swoją dobrą passę. To też wynika z tego, że mecze są dosyć proste dla nich. W sensie... Heretics, Gigantics i BDS to teoretycznie może być znowu 3-0. Tak, może być. Ale tak czuję, że będzie pierwsza porażka gdzieś. I tak węszę, że może to być nawet w pierwszej grze. No, na jeśli już, to chyba tak. Czy jeszcze jakieś hot take'i na temat tego, co tutaj się wydarzy? Patrzę na Fnatic, raczej łatwe mecze, bo to znowu Gigantics, Rogue i BDS. No to w sumie tak drogą eliminacji my ciągle mówimy o tym Giantexie i chyba to jest też tydzień, w którym Giantex spada na najniższą półkę ligową. Moim zdaniem Giantex wygrywa z Karmin Corp najbliższe spotkanie. Wow, no to jest ciekawy take, no zobaczymy. Z Karmin Corp i to będzie niestety takie spotkanie, które przypieczętuje koniec Karmin Corp, a nie Giantex. Dobrze, dobrze. Widzę, że jesteś zaślepiony nienawiścią. Ale nie do organizacji, tylko nie wierzę w ten skład. Dobrze, dobrze. A nie wierzę też, powiem tak, ja bardzo lubię Yamato, no. Ale jego jako trenera to ja nie ufam za bardzo, tak szczerze. A ty byś chciał, żeby po pierwszym sezonie ściągnęli Zinkrofa z powrotem do składu? Powiem ci w ogóle tak. Jedną rzecz, którą usłyszałem na Kostreamie, którego gościem był właśnie sympatyczny Jakub Rokicki. I wyobraź sobie, że on powiedział tam i... No, a Zinkrof był w Lecu, nie wiem, czy że, widziałeś. Tak, w trakcie wywiadu był na zdjęciu. Na zdjęciu. Tak, był na zdjęciu, więc był w Lecu, zgoda. Ale Zinkrof powiedział rzecz... która była takim, no, insiderskim materiałem. On powiedział, że KC na spotkaniu z nim, kiedy go odsuwano od tego składu, powiedzieli mu, że on nie pasuje do koncepcji, ponieważ on nie potrafi grać pod topa. Serio tak powiedział i ja tak patrzę na to, co się dzieje. A to czekaj, ale ja jakoś nie przypominam sobie, że on tak jakoś przesadnie nie grał pod topa. Nie no, on grał pod bota no, grał, i Cinkrof na tym kostrze powiedział tak. I owszem, zgodziłem się z nimi. Nie gram pod topa, bo jest to kompletnie useless. Na bocie są smoki, na bocie są kile, top nic nie robi, więc tak, gram pod bota. Doszło tutaj do Sigmy, jakby na to nie patrzeć. No ale tak patrzę na występy Kabosarda i się zastanawiam, czy myśl szkoleniowa pod tytułem gramy pod topa, po pierwsze, tutaj się realizuje, po drugie, czy ma to sens? Z takim pytaniem chciałbym zostawić wszystkich widzów. Tak, tak, tak. Grajcie pod Kabosharda, bo on jest cięty. I tyle na dziś. Bateria się wyczerpuje, więc musimy kończyć. Dziękujemy za śledzenie. To była wasza i nasza piątka by Alior Bank. Na razie.